dobrze się stało, że na Mistrzostwach Świata w futbolu odnieśliśmy sukces, w związku z tym już następnymi sukcesami nie będziemy tak przytłaczani, bo żebyśmy nie dostali zawrotu głowy od sukcesów. No co widzimy, pan premier Morawiecki jedzie do Brukseli i tam cała Europa wsłuchuje się w to, co ma do powiedzenia nasz pan premier. Powtarza całe wszystkie jego argumenty właściwie tylko swoimi słowami. No i dzieją się dziwne rzeczy, bo potem robią co innego niż pan premier sugeruje. Więc lepiej, żebyśmy tych sukcesów tak odnosili niezbyt dużo, nie za dużo, tak tyle, ile wytrzymamy, prawda? No i dzięki temu możemy się rzucić w wir życia politycznego. Proszę Państwa, przypomnę, że dzisiaj wszyscy tutaj się ekscytują, rajcują się konstytucją, nawet niektórzy sypiają z konstytucjami, nie wiem co to za potomstwo się wylęgnie z tej sodomii, no ale warto przypomnieć, że konstytucja została uchwalona w 1997 roku, to znaczy weszła w życie wtedy, a takimi jej twórcami, twórcą konstytucji z 1997 roku była banda czworga w osobach Tadeusza Mazowieckiego, starego faryzeusza, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, no koń jaki jest, to każdy widzi, prawda? Pana Ryszarda Bugaja, który no, jest cenionym ekonomistą na świecie, no i pana Waldemara Pawlaka, który teraz tam okazuje się, że nabroił tak, z tymi Gazpromami tam jakoś widocznie coś tam gdzieś tam ci Rosjanie go oszukali. No bo przecież chyba nie poddał im się, nie podłożył im się, tak, więc musieli go oszukać. Proszę Państwa, więc banda czworga przygotowała konstytucję. No i już wtedy było widać, że ma ona rozmaite mankamenty. No a te mankamenty teraz wychodzą na jaw. No, do tego doszło, że nie potrafimy odpowiedzieć na proste pytanie. Czy pani Małgorzata Gersdorf jest prezesem Sądu Najwyższego, czy nim nie jest? No, jeśli konstytucja nie pozwala nam odpowiedzieć na takie proste pytania, to cóż dopiero, gdyby tam postawić pytania bardziej skomplikowane. Pani Małgorzata Gersdorf uważa, że jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Podobnie uważa Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, które zatwierdziło jej kadencję aż do 30 kwietnia 2020 roku. To ho, ho, jeszcze pani Gersdorf musi przede wszystkim dożyć do tej daty, więc musi uważać, żeby się nie przeziębić, żeby nie przejechał jej samochód i tak dalej, i tak dalej. To wypadki chodzą po ludziach. Więc proszę Państwa, a z kolei pan prezydent i inni konstytucjonaliści, że tak powiem, drobniejszego płazu, uważają, że pani Gersdorf pierwszym prezesem Sądu Najwyższego nie jest. No i co w tej sytuacji zrobimy? Widać, że konstytucja z 1997 roku była zredagowana na zasadzie proklamowanej przez naszego kukuńka, że jestem za, a nawet przeciw. Jestem pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a nawet nim nie jestem. Proszę Państwa, no widać wyraźnie, że czekają nas tutaj potężne spory natury prawnej. Kretynizm prawniczy objawi się w pełnej krasie. Na pewno jurysprudenci będą pisać prace doktorskie, rozprawy habilitacyjne. Kto był po 4 lipca 2004 roku pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? Pojawi się bogata doktryna, być może nawet orzecznictwo sądowe. No, wszystko przed nami, otwierają się przepastne wyżyny. Ale musimy jeszcze całą rzecz sobie rozebrać z uwagą od strony politycznej.
czemu służy to zamieszanie, które wynika z pewnej nonszalancji konstytucyjnej, kiedy nawet nie potrafimy odpowiedzieć na proste pytanie, kto jest prezesem Sądu Najwyższego. Proszę Państwa, warto przypomnieć w związku z tym, że ta wojna polityczna, która się przewala przez nasz nieszczęśliwy kraj, toczy się właściwie nie tyle między Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską z przyległościami, tylko między stronnictwem pruskim i stronnictwem amerykańsko-żydowskim, których te partie są politycznymi ekspozyturami, więc świecą światłem odbitym. Krótko mówiąc, Niemcy walczą ze Stanami Zjednoczonymi o wpływy polityczne w naszym Bantustanie. I warto w związku z tym zwrócić uwagę na pewne okoliczności, bo nie żyjemy w próżni takiej prawno-traktatowej. Otóż Polska 10 października 2009 roku piórem trzymanym ręką prezydenta Lecha Kaczyńskiego ratyfikowała traktat lizboński, to znaczy wprowadziła go do prawa wewnętrznego polskiego, częścią wewnętrznego prawa polskiego, od tego momentu jest traktat lizboński. Proszę Państwa, traktat lizboński ustanawia tak zwaną klauzulę solidarności, która jest bardzo podobna do starej, poczciwej doktryny Breżniewa o ograniczonej suwerenności państw socjalistycznych. Co mówi nam klauzula solidarności? Ano powiada, że jeżeli demokracja albo praworządność jest w jakimś kraju członkowskim Unii Europejskiej zagrożona, to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy. Proszę Państwa, na prośbę tego państwa, taki jest warunek. No dobrze, w normalnej sytuacji to z taką prośbą zwróciłby się rząd takiego państwa, no ale przecież wiemy, i taka jest teza przyjęta przez Komisję Europejską, że zagrożenie dla demokracji i praworządności płynie właśnie od rządu. To wiadomo, że rząd się z taką prośbą do Unii Europejskiej nie zwróci. Zatem trzeba, żeby ktoś w tym przedsięwzięciu rząd zastąpił. No i początkowo akcent był położony na obronę demokracji, a na takiego płomiennego szermierza obrony demokracji był wysunięty pan Mateusz Kijowski. No ale pan Mateusz Kijowski się swajdał, w związku z tym na takiego płomiennego obrońcę demokracji, przed którym cała Europa padłaby na kolana, albo może nawet na twarz, nie bardzo się nadawał, bo nie wiadomo, czy teraz nie będzie tam jęczał i szlochał w jakimś kryminale za te malwersacje, o które jest oskarżany. W związku z tym widać wyraźnie, mówiąc nawiasem na tym tle, bo tam drugim szermierzem demokracji to był jakiś Alfons, w ogóle nawet jego nazwiska nie jestem w stanie tu spamiętać, widać wyraźnie, że stare kiejkuty jak zwykle sfuszerowały robotę. Wysunęły takich ludzi na stanowiska płomiennych obrońców demokracji. No i w tej sytuacji BND niemiecka musiała inaczej rozłożyć akcenty, machnęła ręką na obronę demokracji po to, żeby w pierwszym rzędzie bronić praworządności. No a jak bronimy praworządności, to nie tylko śpimy z konstytucjami, ale na pierwszy odcinek frontu wysuwamy sędziów niezawisłych, no bo któż inny może lepiej nam obronić praworządność, jak nie niezawiśli sędziowie. Z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego na czele. No i w związku z tym pani Małgorzata Gersdorf musiała w ostatnich dniach takie wiele decyzji podjąć. To tak samo jak taki, to jest bardzo poważna sprawa, muszę Państwu powiedzieć, świadczy o tym anegdotka, jak to pewien dyrektor trafił do więzienia. No i naczelnik więzienia powiada: panie dyrektorze, my tu, no więzień to musi tu pracować,
także, ale taką najlżejszą pracę panu damy, będzie pan w kuchni obierał kartofle. No dobrze, jak taki rozkaz, to trudno. No i tam trafił do tej kuchni, ale następnego dnia zgłosił się do naczelnika do raportu. Powiada: panie naczelniku, ja bardzo proszę o przesunięcie mnie do jakiejś lżejszej pracy. Naczelnik mówi: ale panie dyrektorze, no my nie mamy tutaj lżejszej pracy, ta jest najlżejsza. Ale mówi: to się panu tylko tak wydaje. Kartofle są różne. Jedne są duże, drugie małe. Jedne są zdrowe, drugie zgniłe. Nie ma pan pojęcia, ile to decyzji trzeba podjąć. No więc pani profesor Małgorzata Gerzło stanęła w obliczu konieczności podjęcia rozmaitych decyzji. No i co? O czym żeśmy się przekonali? Pierwszego dnia podjęła decyzję, że pojedzie na urlop zasłużony i nawet już w obecności pana prezydenta Dudy wyznaczyła swojego następcę. Ale następnego dnia powiedziała, że ona nie pojedzie na urlop, że rezygnuje z urlopu. Proszę państwa, no co było przyczyną takiej zmiany decyzji? Tego oczywiście nie wiemy, bo to pani Małgorzata Gerzdorf skrywa te tajemnice w swoim sercu, ale no, w związku z tym jesteśmy skazani na domysły, a skoro już jesteśmy skazani, to nie żałujmy sobie i domyślajmy się. Ja na przykład się domyślam, że do pani prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gerzdorf mógł zadzwonić oficer prowadzący i powiedział jej tak: no co jest, ropucho, przecież nie po to, żeśmy cię tu wystrugali z banana na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, żebyś na jakieś urlopy jeździła, żebyś się szlajała po urlopach. Do roboty mi tutaj. No i w takiej sytuacji pani prezes nie miała innego wyjścia, jak tylko oświadczyć, że nie wyjedzie na urlop. Proszę państwa, dlaczego? Skąd taka konieczność się pojawiła? Ano stąd, że na 16 lipca został wyznaczony termin spotkania zimnego ruskiego czekisty Putina z naszym najważniejszym sojusznikiem, prezydentem Donaldem Trumpem w Helsinkach. No i wszystko zależy od tego, co oni tam ustalą. Czy na przykład zimny ruski czekista nie stanie na nieubłaganym stanowisku, że trzeba tutaj zwiększyć wpływy niemieckie w naszym Bantustanie, żeby one przynajmniej zrównały się z wpływami stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. No i wtedy oczywiście może się obejść bez zastosowania ustawy numer 1066 i bez bratniej pomocy. A i dlatego pani Gerzdorf jest potrzebna na posterunku. Nie może tu tam być na urlopie gdzieś nie wiadomo gdzie, na Hawajach czy tam w innych złotych piaskach, tylko musi być pod ręką na miejscu, żeby w razie czego tutaj wszystko odbyło się lege artis. No i proszę państwa, stąd też takie nieubłagane konieczności. Warto na tym tle zwrócić uwagę, że nie tylko pani prezes Gerzdorf była tak niezdecydowana. Niezdecydowany był również pan prezydent Andrzej Duda, który właściwie no, nie był w stanie też odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, czy konieczne jest postanowienie jakiegoś prezydenta, żeby spuścić z wodą pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy to jest załatwiane ipso iure, czyli na mocy samego prawa. No i doszedł do wniosku, że jest to na mocy samego prawa załatwiane, ale widocznie ktoś starszy i mądrzejszy mu wyperswadował. Wiecie, rozumiecie, Duda, wy tu na prawo nie zwalajcie. Wy tu jesteście prezydentem, chyba pamiętacie, po co żeśmy was tutaj na tego prezydenta wysunęli i pod jakimi warunkami się tu z wami przyjaźnimy. Także prosimy, wiecie, rozumiecie, wydajcie postanowienie, wyślijcie je do każdego sędziego, że z dniem dzisiejszym przechodzi w stan spoczynku. No i jak taki rozkaz, to pan prezydent Duda się zastosował w podskokach i dzisiaj właśnie, czyli 5 lipca, wprawdzie jeszcze do niej, rok, dzień wcześniej był przekonany, że nie ma takiego
nie ma takiej potrzeby, ale dzisiaj do wszystkich sędziów wysłał zawiadomienie, że z dniem dzisiejszym przechodzą w stan spoczynku. No widzimy, ile zgryzoty może nam nastręczyć konieczność przestrzegania litery i ducha Konstytucji, jeżeli ona została przygotowana przez taką bandę czworga. Przypomnę jeszcze, bo chodzi o to, żeby prawdziwa cnota nie pozostała bez nagrody, przez starego faryzeusza Tadeusza Mazowieckiego, przez Aleksandra Kwaśniewskiego, no koń jaki jest, to każdy widzi, przez wybitnego światowej sławy ekonomistę Ryszarda Bugaja, no i cyborga Waldemara Pawlaka, który teraz jest tam podejrzany o to, że został oszukany przez złowrogi Gazprom. Proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że tę konstytucję, na którą wszyscy tak się powołują, a nawet z nią sypiają, powinniśmy jednak troszeczkę skorygować, żeby nie prowadziła do takich paraliżów decyzyjnych. No ale żeby ją skorygować, to musi być polityczna wola. No a któż miałby taką polityczną wolę okazać, kiedy zarówno naczelnik państwa, który teraz kuruje sobie kolano, jak i jego wynalazek, pan prezydent Duda, nie jest w stanie w ogóle się na taki akt woli zdobyć. No a taki akt woli to mógłby się zdobyć ewentualnie jeszcze pan premier Morawiecki. No ale co z tego, żeby się zdobył? Przecież i tak cała Europa nic, tylko wysłuchuje, co ma do powiedzenia, powtarza swoimi słowami jego argumenty, ale robi co innego.